płyną tylko informacje o charakterze ogólnym. Jeżeli chodzi o zakres prac i takie namacalne wyniki, dotychczas prokuratorzy zgromadzili materiał dowodowy, który mieści się w 264 tomach akt jawnych i 90 tomach akt wydzielonych. Niezależnie od tego posiadają materiał dowodowy na 30 kolejnych tomów, które w tej chwili są uporządkowane. Zatem Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie w śledztwie pod Osobę Smoleńską zgromadziła materiał, który mieści się w 374 tomach. Do dnia dzisiejszego przesłuchano 1040 osób, 1040 świadków. Niektórych przesłuchano powtórnie. Trwające obecnie przesłuchania dotyczą osób spoza kręgu rodzin ofiar katastrofy, które uczestniczyły w czynnościach w obronie Federacji Rosyjskiej, na przykład są przesłuchani przedstawiciele administracji państwowej i duszpasterstwa służby zdrowia, celem ustalenia okoliczności niezbędnych do zarejestrowania prawidłowego treści czynności identyfikacyjnych i sądowo-medycznych przeprowadzonych na terenie Federacji Rosyjskiej. Przesłuchania w tym zakresie są zakończone w pierwszej połowie tego roku. Na bieżąco prowadzone są czynności, głównie są to przesłuchania świadków oraz analiza dowodów rzeczowych, dokumentacji lotniczej, dotyczące wątku nieprawidłowości w organizacji i realizacji szkolenia lotniczego w 36 pułku oraz nieprawidłowości w nadzorze z zakresu dowództwa sił powietrznych nad szkoleniem lotniczym we wskazanej jednostce. Po zakończeniu realizacji zaplanowanych w tym zakresie czynności przeprowadzona zostanie analiza materiału dowodowego pod kątem weryfikacji celowości wyłączenia wskazanego wątku do odrębnego postępowania w ramach prokuratury wojskowej. Wskazane powyżej czynności procesowe w tym wątku planujemy zakończyć na przełomie lutego i marca tego roku. Pragnę również Państwa poinformować, że w okresie od 16 do 30 września roku ubiegłego grupa prokuratorów oraz biegłych i specjalistów realizowała na terenie Federacji Rosyjskiej czynności oględzin wraku samolotu TU-154M nr 101 oraz pochodzących z niego urządzeń i agregatów. Czynności procesowe prowadzone były równolegle z czynnościami badawczymi biegłych. Nadto w okresie od 5 do 16 grudnia 2011 roku grupa prokuratorów oraz biegłych i specjalistów realizowała na terenie Federacji Rosyjskiej następujące czynności. Tu postaram się Państwu je przybliżyć. Były to uzupełniające oględziny miejsca zdarzenia, obszaru, na którym doszło do zderzeń samolotu z przeszkodami terenowymi i ziemią, połączonych z wykonaniem pomiarów odległości i poziomów gruntu w szeregu punktów terenowych w stosunku do progu pasa startowego i lądowań lotniska w Smoleńsku Nocnym, oczywiście z kierunku nalotu, czyli z kierunku głównego 259 stopni. Czynności przeprowadzono z wykorzystaniem urządzeń geodezyjno-topograficznych. Czynności procesowe połączone były z czynnościami badawczymi biegłych. Ponadto wprowadzono oględziny urządzeń, konkretnie rejestratora dźwięków znajdującego się na wyposażeniu lotniska Smoleńsk Północny, rejestrującego w dniu 10 kwietnia 2010 roku m.in. rozmowy, w tym rozmowy telefoniczne, prowadzone na stanowisku grupy kierowania lotami wskazanego lotniska z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tegoż urządzenia. Czynność procesowa połączona była z czynnościami badawczymi. Ponadto prokuratorzy w Smoleńsku przesłuchali kolejnych 7 świadków, które brały udział w faktycznych i formalnych czynnościach będących podstawą
do dopuszczenia lotniska Smoleńsk Północny do przyjęcia specjalnych rejestrów w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 roku. Przesłuchania skoncentrowane były na kwestiach związanych z przygotowaniem, charakterystyką pracy i sprawnością systemów technicznych i systemu radiotechnicznego zabezpieczenia lotów na wskazanym lotnisku, w tym radiolatarni prowadzących, radiolokacyjnego systemu lądowania RSP-6M2 oraz systemu świetlnego WUCH-2MU, jak również na kwestiach przygotowania personelu lotniska do przyjęcia lotu w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 roku.